Polskie Stronnictwo Ludowe chce likwidacji zmiany czasu. Ludowcy uważają, że dwukrotne w roku przesuwanie zegarów jest nieuzasadnione. Ich zdaniem zmiany czasu są uciążliwe i źle wpływają na gospodarkę. Dziś w Rzeszowie PSL przedstawiło projekt ustawy w tej sprawie. Wskazówki zegara Polacy przestawiają dwa razy w roku. W ostatnią niedzielę marca o godzinę do przodu, zaś w ostatnią niedzielę października o godzinę do tyłu. Powinien być jeden czas, od dawna. Podejrzewam, byłoby i dla nas lepiej, dla przyrody, zwierząt, dla każdego. Przyzwyczaiłam się do tych zmian i w ogóle mi to nie robi różnicy, czy ten czas jest zmieniony, czy nie. Jest to zawsze kłopotliwe przy zmianie czasu na zimowy, na letni. Zanim się przyzwyczajimy do jednego czasu, już musimy zmieniać kolejny. Dr Hubert Kotarski, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zmianę czasu nazywa przeżytkiem historii. Jak mówi, więcej argumentów jest za tym, aby czasu nie zmieniać. Przystosowanie organizmu do tych nowych warunków też wymaga dostosowania. Ktoś, kto jest wrażliwy właśnie na te kwestie, które zakłócałyby jego dobowy rytm funkcjonowania, na pewno mocno odczuwa zmianę czasu. Ekonomista Mirosław Kurek dodaje, że zmiany w wielu miejscach powodują chaos. Tak sobie wyobrazimy kolej w tym dniu, jak wyobrazimy sobie lotnisko, na którym ląduje, nie wiem, tysiące samolotów, to w tym momencie jeden z najbardziej stresujących zawodów świata, ten kontroler lotu, no to w tych godzinach ma na pewno zwielokrotniony stres. Dyskusja o zmianach czasu wraca co pewien czas. Tym razem za sprawą polityków PSL-u, którzy przygotowali projekt ustawy o rezygnacji ze zmian czasu. Jest to bardzo złe rozwiązanie, nie przynoszące żadnych skutków ekonomicznych, gospodarczych, a bardzo źle wpływające przede wszystkim na gospodarkę, ale na zdrowie ludzi, samopoczucie. Ponad 90% obywateli, mieszkańców jest przeciwko zmianie czasu. Poparcia tego pomysłu nie wykluczają politycy Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że no warto rozmawiać o tym i rozważyć. Stanowiska klubu na ten temat nie ma, w ogóle na ten temat nie było debaty, bo nie uważam, że jest to jakaś sprawa pierwszorzędna. Osobiście pamiętam czas, kiedy był jeden czas, nie było takiej zmiany i funkcjonowaliśmy dobrze. Obecnie zmiana czasu obowiązuje w niemal całej Europie.